Znajdujemy się w Bibliotece Publicznej Gminy Tarnowo Podgórne. Jest ze mną Bajanka, czyli pani Monika Skikiewicz. Witam serdecznie. Dzień dobry. Pierwsze moje pytanie, skąd taki pomysł na przydomek? Bo każdy, że tak powiem, polonista, słysząc słowo Bajanka, nasuwa mu się natychmiast taka parafraza słowotwórcza, ktoś, kto pisze bajki. Czy jest to prawda? Gdy powstała Bajanka, to jeszcze bajek nie pisałam, ale bardzo lubiłam spotykać się z dziećmi i opowiadać bajki i czytać, przede wszystkim czytać bajki, ale to mi koleżanka podsunęła pomysł, koleżanka, która pracuje w sklepie Edukatorek, pozdrawiam. I właśnie wtedy, już poszukując tej nazwy, uznałam, że Bajanka do mnie będzie pasowała, ponieważ jest skrót od bajki, baj, i jest Anka, a moja córeczka ma na imię Hanka. I wykreślając to H, wychodzi ładne Bajanka, Bajanka i mogę opowiadać bajki i czytać bajki i pisać bajki. Jak długo pani już pisze bajki? Takie, które są wydrukowane, to dopiero od marca ubiegłego roku. Pierwsza powstała właśnie książeczka o kredkach, to może pokażę, kredki, Olo i Awa, logopedyczna zabawa, gdyż jestem logopedką. Druga część, Plamki, zostały ukazane we wrześniu ubiegłego roku. I trzecia, Piłki, z tego roku, z marca, także mamy już trzy części, a czwarta się pisze. Jaka tematyka najczęściej takich bajek? Prosta. Właściwie zależy mi na tym, żeby pokazać rodzicom, opiekunom dzieci, jak czytać bajki, jak opowiadać i co wybrać, żeby dzieci były w stanie coś powtórzyć. To jest dla dzieci, które mogą mieć opóźniony rozwój mowy. Mogą też ładnie już mówić, ale mogą coś udoskonalić. Ponadto pokazuje, że nie tylko skupiamy się w logopedii na wymowie, ale ruszamy również ręką, nogą, ponieważ musimy poruszyć lewą półkulą mózgu, która jest poruszana prawą częścią ciała, która jest właśnie ta lewa półkula odpowiedzialna za komunikację, za język, za wymowę. Czyli ma się rozumieć, że wykorzystuje pani swoje zdolności logopedyczne, ponieważ już jest pani również z zawodu logopedą, w pisaniu książek. No, jest to naprawdę bardzo rozwijające dla dzieci, bo dzieci jak je uczyć, jak nie poprzez czytanie właśnie takich książek. Zabawę głównie. Przede wszystkim zabawę. Ja pisząc te książeczki, inspirowałam się moimi dziećmi, tym jak z nimi spędzałam ich najmłodsze lata, gdy nie pracowałam, gdy po prostu spędzałam z nimi czas i jak spędzałam z nimi czas. I właśnie to staram się przemycić do tych książeczek, bo uważam, że to było wartościowe. Czyli poprzez obserwację zachowań i procesu rozwoju swoich dzieci była pani w stanie po prostu przełożyć wszystko na papier. Zgadza się. I to rzeczywiście się sprawdziło u mnie. I jak czasem rozmawiam z innymi, coś podpowiadam, to rzeczywiście, gdy ktoś skorzystał, udało się. Sprawdziło. A czy często jest pani zapraszana na takie właśnie spotkania dla dzieci w celu czytania im bajek? Ja, jeżeli państwo zostaną, zapraszam serdecznie, to zobaczycie, że ja niekoniecznie czytam. Ja wychodzę troszeczkę dalej z tymi bajkami. Ja oczywiście rozpoczynam od tego, że będzie dotyczyło spotkanie danej bajki, danej postaci, ale co się tam dzieje? Tam się pojawia i iluzja, i eksperyment, i zabawa słowem, i gestem. I naprawdę się bardzo, bardzo, bardzo wiele dzieje. A zapraszana jestem dość często. Tak, w tym tygodniu będę na 13 spotkaniach w całej Polsce. A czy mogłaby pani zdradzić nam tematykę obecnie pisanej książki, czy będzie to niespodzianka? Może nie będę zapeszać, bo zawsze gdy coś powiem, to później za długo to nie chcę wyjść, a gdy przemilczę, to może już się ukaże na jesień. Trzymajcie mocno kciuki. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję bardzo. To była pani Monika Skikiewicz, Bajanka.